praca, płaca, bogactwo i ubóstwo. Jak słusznie zauważa Jan Paweł II, najważniejszą kwestią społeczną jest właśnie kwestia pracy. O tym, jak to wygląda obecnie i czy idziemy w dobrym kierunku, czy w złym, będę rozmawiał z ojcem Jackiem Gniatkiem, werbistą, prezesem Synikum. Właśnie tutaj jest, może zatrzymajmy się na tym. Czym Synikum, zajmuje się Synikum? Synikum jest to stowarzyszenie Synikum imieniem Michała Bojma. Zajmuje się pomocą kościołowi w Chinach. Czyli zapraszamy od czasu do czasu, każdego organizujemy na przykład seminaria dla sióstr chińskich. Przyjeżdża około 25 sióstr. One pochodzą z kościoła podziemnego, kościoła oficjalnego, więc to jest taka platforma w Polsce dla nich, żeby przełożone mogły się spotkać i wymienić swoje doświadczenia, ponieważ ten podział sprawia, że nie ma jedności w kościele chińskim, więc to jest taki nasz wkład polskiego kościoła w budowanie jedności w kościele chińskim. Gdzieś teraz ostatnio wyczytałem, że papież Franciszek zamierza tę sytuację z kościołem chińskim i w ogóle z Chińską Republiką Ludową jakoś bardziej uregulować i ma tyle samo zwolenników w kościele, co przeciwników. Czy no może o sposób, jaki chciałby to zrobić? No, oczywiście. Ja mówię, to trzeba odróżnić dwie rzeczy. Są mass media, które kreują obraz Franciszka, i który, powiedzmy, i Franciszek, który istnieje w rzeczywistości. Więc obraz ja z rzeczywistością uważam, że chyba nie. Podobnie było to z Soborem Watykańskim II. Był Sobór Watykański II dziennikarzy i Sobór Watykański, powiedzmy, który jest w dokumentach. I on się diametralnie różni. Podejrzewam, że również tutaj Franciszek próbuje układać się z rządem w Pekinie. Chodzi tutaj o nominowanie biskupów, ponieważ rząd w Pekinie chce mieć wpływ na kto będzie biskupem. No, rozumie Chińczyków w tej sprawie. A oczywiście nie ma możliwości zgody na to, że rząd w Pekinie będzie mianował biskupów, więc są dyskusje. Te dyskusje trwają od lat 80. Ogromnym przełomem w tym wszystkim był list i była postawa Benedykta XVI, który 11 lat temu napisał list i ustanowił 24 maja dniem modlitwy za Kościół w Chinach dla całego Kościoła powszechnego. Jest to sytuacja wyjątkowa, ponieważ tylko raz w roku modlimy się za partykularny Kościół na świecie, to są Chiny. Więc jest to sytuacja wyjątkowa. Kościół podzielony, Kościół jeden, jest jeden i jest jeden katolicki kościół, natomiast są dwie wspólnoty. Podziemna i ta oficjalna, która to nie znaczy, że ta oficjalna współpracowała z rządem, a nie znaczy, że też nie cierpiała z tego powodu. Więc to są bardzo złożone problemy, których nie da się rozwiązać tylko politycznie, dlatego jest ten drugi aspekt, o wiele ważniejszy, duchowy i modlitwa za kościół w Chinach. Ojciec też mówił o tym wykreowaniu papieża Franciszka przez media. Tak samo trochę było z Benedyktem XVI, gdzie przedstawiało się go jako takiego strasznego konserwatystę i takiego ideologicznego konserwatystę, podczas gdy na przykład otwarcie na liturgię anglokatolicką wychodziło też z jakiegoś właśnie pojęcia szerszego ekumenizmu czy dialogu międzyreligijnego. No tak, no nie zapominajmy o tym, że przecież kardynał Ratzinger był jednym z ojców Soboru Watykańskiego II, który był bardzo, można powiedzieć, liberalny w stosunku do całej tradycji kościoła, więc później nastąpiło pewne nawrócenie kardynała Ratzingera. Zostaje, powiedzmy, szefem kongregacji nauki wiary, zostaje papieżem. Jest to różnica diametralna między Kingiem a Ratzingerem, się rozchodzą i się ich drogi, ale mi się wydaje, że to takie ukąszenie tym pewnym takim liberalizmem zostało w tym sensie takim teologicznym u Ratzingera, więc wydaje mi się, że Ratzinger jak najbardziej, Benedykt XVI był otwarty na świat, tylko mass media pokazywały go z zupełnie innej perspektywy, bo i nie pasował, a teraz pasuje im Franciszek, ponieważ jest, powiedzmy, nie wiem, jest bardziej w kierunku, nie wiem, socjalizmu i tak dalej. To nie znaczy, że jest socjalistą, bądź Boże. Tak. Tylko po prostu w ten sposób mówi. Jest jego kontekst, trzeba wziąć pod uwagę. Ameryki Łacińskiej, teologii wyzwolenia, jego doświadczenia. A jak już mówi o życiu i o ochronie życia, to wtedy nikt go nie cytuje, nie? A więc absolutnie, tutaj jest, tak, mówi tak, przeciw eutanazji, przeciw, powiedzmy, aborcji. Zdecydowanie nie. Więc
tutaj nikt nie podnosi tych aspektów konserwatywnych u Franciszka, tylko zwraca uwagę na te, powiedzmy, takie lewicowe, liberalne, kiedy mówi o ekonomii, abym powiedział, no za bardzo na ekonomii się nie zna, bo ma tylko swoje doświadczenia południowoamerykańskie. Dobrze, że ojciec zmienił słowo socjalizm, bo koleżanka, który jest tutaj wydawcą albo wydawczynią tego programu od 3 minut, kiedy rozmawiamy o Kościele w Chinach i Benedykcie XVI, krzyczy mi do ucha, że musimy przejść do tematu. No, proszę więc bardzo. Może... No, zachęca wszystkich do modlitwy za Kościół w Chinach, naprawdę jest... Z całą pewnością. Ja mówię... Koleżanka też zachęca tutaj, tak. Mam sygnał z góry. Ale wracamy właśnie do pracy i płacy. Czy istnieje jakaś taka płaca minimalna albo godna płaca? Czy to jest wszystko, musi tylko podlegać prawom właśnie popytu i podaży? No, popyt i podaż to są ludzie. To nie są jakieś krzywe wykresy. To są konkretni ludzie, którzy umawiają się, że wykonają pewne dzieło, nawet nie nazywał pracą. Pracodawca to jest jakieś pojęcie socjalistyczne, bym powiedział. Daje komuś pracę na etacie. Ktoś ma wykonać pewne coś, co jest nim potrzebne. Ja używam to określenia praca w takim sensie, stosunku pracy. Uważam, nie ma. Jedyną słuszną płacą będzie ta płaca, która jest uzgodniona między dwoma podmiotami za wykonanie pewnego dzieła. Wolna umowa. Ale na przykład teraz wielu ekonomistów to podkreśla, że Polska jest, w zasadzie Polacy są w takiej pułapce średniego rozwoju. To znaczy teoretycznie bezrobocia nie ma i rzeczywiście nie ma w Polsce bezrobocia. Bardzo łatwo w niektórych miejscach znaleźć pracę, na przykład jeżeli tu mam przykład Warszawy. Tak. Ale ta praca nie pozwala na pełne, na jakieś takie godne utrzymanie się. To znaczy godne utrzymanie? Wszystko jest subiektywne. Tak, bo tutaj, co to znaczy godne utrzymanie? No dobrze, no zakładamy, że osoba zarabia 2000 zł netto, z czego 800 zł wydaje na mieszkanie czy pokój w Warszawie. Tak naprawdę pracuje w dużej części. No powiedzmy sobie, że zawsze chcielibyśmy mieć więcej. No oczywiście, że tak. Więc ja teraz mówię, no nie chciałbym, że ktoś ustala, powiedzmy, ile mam zarabiać, osoba trzecia, ponieważ to jest to ryzyko, jest to niebezpieczeństwo. Oczywiście, mi nie chodzi o moje ustalenia. Sprawy. Ale to, że powiedzmy, ja nie mogę się, no mówię, to ja powiedziałem wcześniej, płaca jest opodatkowana, więc państwo tutaj, tak jak mówi Jan Paweł II o pracy, państwo staje się takim pośrednim pracodawcą poprzez regulacje, które stwarza, ale później Jan Paweł II to krytykuje, mówiąc, że państwo nie powinno ingerować w te sprawy. Powinna być przestrzeń wolności. Znaczy, no tak, właśnie, ludziom. Powinno stymulować społeczeństwo do pobudzania właśnie ich energii, ale... aktywności i uwalniania tego. Więc mówię, bo to była poważna kwestia bogactwa, ubóstwa. Wydaje mi się, że no i teraz celem, powiedzmy, państwa, czy celem, powiedzmy, ekonomii nie jest wyrównywanie poziomu bogactwa. Jedni są biedniejsi, a drudzy są bogatsi, ponieważ tutaj poruszamy się, jest to w taki sposób myślenia, jest wynikiem pewnego fałszywego stereotypu sumy zerowej, bo nawet kadnodzieje, czy politycy często tak mówią, że bogaci są bogaci, ponieważ biedni są biedniejsi. To popatrzmy sobie na kategorię wolnej wymiany. Jeżeli do wymiany dochodzi między dwoma podmiotami na rynku, a tylko dlatego, że jedna i druga strona ma z tego korzyść. Ale czy ta wymiana zawsze jest wolna? Nigdy nie jest wolna, bo jesteśmy ograniczeni przez grawitację, przez inne rzeczy. Więc ja mówię, że żartuję oczywiście. Nie jesteśmy do końca wolni, ale zawsze jest ta przestrzeń wolności, która nam pozostaje i w tej przestrzeni właściwie się poruszamy. Człowiek musi zabezpieczać swoje potrzeby od tych podstawowych właśnie, jak ojciec zaczął, że musi po prostu jeść. No, jestem głodny. 3 razy dziennie jestem głodny. No. Gdyby nie był głodny, podejrzewam, gdyby nie czuł się głodny, to bym nie pracował w ogóle. A po co? Więc człowiek nie podejmuje tej wolnej wymiany w tym znaczeniu, dlatego że jest przymuszony do tego. To Bóg mnie przymusił do tego, żebym pracował, bo mnie tak stworzył. Stworzył do tego, że jestem 3 razy dziennie jestem głodny i 3 razy dziennie idę do lodówki. Czy ojciec uważa, że żadnych regulacji nie powinno być, jeżeli chodzi o to spojrzenie z góry, albo że one powinny być, znaczy to, że powinny być mniejsze niż są teraz, no to mniejsze, zauważyłem. Powiedzmy, ale... że żadnych to powinny być, no nie wiem, mniejsze, powiedzmy, o to jak była ustawa Wilczka, to by było super. Ta ustawa Wilczka, tak, jeżeli chodzi o ten nurt liberalnej inteligencji w Polsce, tak pobrzmiewa non stop. No tak, bo to jest pewien punkt odniesienia. Chcielibyśmy, oczywiście, co ja robię, że moim, powiedzmy, takim na blogu wolnorynkowym, co robię, staram się poszerzyć przestrzeń wolności i tylko tyle.
Im więcej wolności, tym lepiej, uważam, ekonomicznej, bo i tak wiem, że nie otrzymamy jej w pełnym wymiarze. No ale chyba też w pełnym wymiarze ona nie jest potrzebna, dlatego że też może nieść pewne niebezpieczeństwo. Nie, no, wolność dla mnie jest zawsze wyzwaniem, jest darem, a to było późniejsze jest zagrożeniem. I to jest taki ten problem, że my częściej mówimy w Kościele o wolności jako o zagrożeniu niż jako o darze. Ja mówię, dar, bo nawet gdy mówimy, powiedzmy, o kapitalizmie, wolnym rynku, to na przykład nie lubię ludzi wolnorynkowców, którzy podkreślają to, że na przykład dzięki wolnemu rynkowi mamy więcej dóbr i tak dalej. To wszystko się zgadza. To jest prawda. Ale dla mnie dobra, które posiadamy, są pochodną wolności. Chodzi tutaj o poszerzenie przestrzeni wolności. To jest punkt wyjścia. To musimy stworzyć, bo człowiek na wolnym rynku sam decyduje o tym, czy będzie pracował, czy nie. Jeżeli... Czym jest wolny rynek? Nie, o co mi chodzi, że sam sobie wyznacza cele. I jak Ludwig von Mises mówi fajnie w ludzkim działaniu, czym jest kapitalizm? Kapitalizm jest to systemem, w którym człowiek, jeżeli chce być ubogi jak buddyjski mnich, to nim będzie i nikt nie będzie mu w tym przeszkadzał. Sam sobie cele wyznaczam i realizuję, i przestrzenią, w której się poruszam, jest nie mogę przekroczyć pewnych barier, którym jest, powiedzmy, wolność drugiego człowieka. A każdy człowiek broni się przed drugim człowiekiem, posiadając na własność prywatną pewne dobra materialne, dom na przykład. Może sobie ogodzić dom swoim murem. To jest tylko przestrzeń wolności, którą poszerza. I w której sobie może ogrodzić, jak zdobędzie pozwolenie. To jest problem, nie? Może mieć pozwolenie na wszystko, nawet na postawienie małej altanki gdzieś tam, powiedzmy, na mojej działce. No dochodzimy do absurdów, nie? Więc dlatego uważam, że no i zresztą to, bo była też mowa o tym, o to jest ubogi, a to jest biedny. Ja mówię, ja nie dzielę ludzi na ubogich i biednych. I często w Kościele mamy coś takiego, jak mamy preferencyjną opcję na rzecz ubogich. Czy Jezus mówił... Ale chrześcijaństwo zawsze musi dobrze stać po stronie ofiar przecież. Jeden. Dobrze, ale czy Jezus... Tylko, że dobrze, ale czy Jezus miał jakieś preferencje? Mówię o ubóstwie, a zupełnie w innym kategoriach, a nie ekonomicznych. Ja nie patrzę na człowieka. Pracowałem w Afryce, przez ostatnie 6 lat byłem w Zambii, w biednej dzielnicy. I pamiętam, na początku mojej pracy przyjechał mój przełożony z Rzymu. I pierwsze jego pytanie w zakrystii, bo nie miałem żadnego biura jeszcze. I mówi, pierwsze pytanie, siedzi właśnie z takim swoim kajecikiem, długopis i mówi, czy pomagam biednym, czy pracuję z biednymi. Co pomyślałem, nie pytam mszy o chrzty, tylko o pracę z biednymi. No, znam moje zgromadzenie. Więc mówię, że w ten sposób, mówię, nie pracuję. Konsternacja, mówię, dlaczego? Mówię, wyjdź, otwórz drzwi do Lindy i przyprowadź mi jednego człowieka, który chciał być biedny. Ja nie znałem człowieka, nie spotkałem człowieka, który by chciał być biednym. W tym sensie każdy chce mieć więcej. Ja mówię, co mam teraz wyjść na kazaniu i powiedzieć, cieszę się bardzo, że jestem w Lindzie, najbiedniejszej dzielnicy Lusaki i cieszę się, że jesteście biednymi, bo moje zgromadzenie pracuje z biednymi. Są absurdy jakieś. Po prostu pracuję z wszystkimi ludźmi i nie idzie ludzi na biednych i bogatych, ponieważ wiem, że to każdy sam człowiek jako podmiot jest podmiotem swojego działania i my oceniamy, nadajemy rzeczom i temu światu, w którym żyjemy, wartość. A nie ma ojciec problemu z tym, że na przykład ktoś właśnie zarabia za te wspomniane 2000, zarabia te 2000 netto i musi za to przeżyć, a ktoś w tym samym miesiącu zarabia 50 tysięcy netto? No ale przecież jeżeli mówię o... Musimy wziąć pod uwagę, że ja tutaj nie mówię o sytuacji, powiedzmy, jeżeli mówimy o menadżerowi, jeżeli ktoś jest menadżerem firmy państwowej i teraz to zupełnie patologiczna sytuacja. Nie, oczywiście. Mówię o wolnorynkowej. No, jeżeli ktoś zarabia więcej, 50 razy więcej, to znaczy, że nawet ta osoba, która zarabia 50 razy mniej, wielokrotnie wynagrodziła temu człowiekowi za to, co on robi. Bo jak człowiek staje się bogaty? Dlatego, że kradnie? Nie. Dlatego, że ponosza dobra. A jeżeli robi coś dobrze, jeżeli produkuje coś lub dostarcza usługi, to ludzie go wynagradzają za to, że mu płacą za to. Ale i on staje się... jest bogaty. Tak nie jest do końca. No jak to nie jest? Że to tak to wygląda rzeczywiście. No ja nie mówię o Orlenie, o innych spółkach państwowych, bo to rzeczywiście jest patologiczne, nie? Więc, ale mówimy o normalnej sytuacji. Wyobraźmy sobie coś, czego nie ma. Bo my, powiedzmy, problem z papieżem jest i z Kościołem, bym powiedział, z nauką społeczną, że my krytykujemy kapitalizm,
tylko że krytykuje, że w rzeczywistości to, co jest, a to, co jest, nie jest kapitalizmem, a jest gospodarką sterowaną i jest to państwowy interwencjonizm. Więc dobrze, że to krytykujemy, ponieważ podświadomie wiemy, że to jest złe, tylko nie nazywajmy tego wolnym rynkiem, bo nie ma wolnego rynku. Znaczy, mi oczywiście nie chodziłoby o to, żeby na przykład obłożyć osoby zarabiające, powiedzmy, 50 tysięcy miesięcznie netto jakimś wielkim podatkiem, takim 80%, bo to w ogóle jest kompletny absurd. No pewnie już w tej chwili, tak? No, gdzie... Popatrzmy na paliwo. 40% to są koszty paliwa, a reszta to jest akcyza i podatek. To konkretyzuje, podatkiem dochodowym 80%, chociaż takie pomysły też się pojawiają przez niektóre partie, ale mam problem, że mam wrażenie, że ta nasza kultura troszeczkę odstaje, że coś jest właśnie niefajnie z naszą kulturą. Jeżeli człowiek może zarabiać na przykład 1,50 razy więcej, jeżeli oczywiście jest tylko pracownikiem, bo to, że ktoś coś wynalazł albo, nie wiem, zaryzykowo otworzył, to z tym nie mam problemu. Znaczy, ja nie mam problemu z tym, że ktoś zarabia więcej. W ogóle mnie to nie interesuje. Powiedzmy, ja sobie gdzieś kiedyś, jechałem samochodem, jechałem za człowiekiem, który ma super samochód, tylko że ja nie myślałem w kategoriach takich, bo my często myślimy w ten sposób, o co ja bym miał taki samochód. Mnie to nie interesuje. Naprawdę mnie to nie interesuje, ponieważ ja mam swoje cele, do których zmierzam, dobieram środki, które są w moim zasięgu i nie zazdroszczę innym. Nie jestem ukąszony pojęciem sprawiedliwości społecznej, żeby chciał teraz wszystko wyrównać. Oczywiście. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Oczywiście, mi też nie chodziło, że ja mam jakiś problem personalny do osoby, która tyle zarabia, prawda? Znaczy do tej konkretnej osoby. Ale nierówności będą zawsze. Nierówności będą zawsze. Święty Józef Witrzewski, biskup, były biskup lwowski. Ale to nie znaczy, konferencji... że nie mamy z nimi walczyć. A po co? A to nie jest cel. On mówi w ten sposób wyraźnie. Jeżeli na początku roku, w styczniu, wyrównamy nasze dochody, to na końcu roku, 31 grudnia, znowu będą bogaci i biedni, ponieważ bogaci będą rozwijać swoje talenty, a biedni dlatego, bo większość ludzi biednych jest dlatego, że jest leniwa. Nie ma pomysłów. Co z sobą zrobić? To jeszcze ostatnie zagadnienie. A jak człowiek ma wybierać pracę? Czy jest jakiś taki właśnie, z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej, czy w ogóle z punktu muszę widzenia... talenty. Muszę odkryć najpierw, jaki mam talent. Proste. Co mogę zrobić? A chyba też nie trzeba się do tego jakoś specjalnie przywiązywać. No przypuszczam, że ojciec... Oczywiście posługa kapłana jest posługą kapłana, posługa werbisty misjonarza jest posługą werbisty misjonarza, ale w tych miejsc, w których ojciec pracował, przez całe życie było pewnie mnóstwo. No były różne kraje, była Liberia, Botswana, było Kongo, była Zaire. I tak pewnie ojciec tam gdzie czasami nie chciał, ale to nie miało żadnego znaczenia. To było wtórne. Czy nie, że nie chciałem po prostu, ale występowałem do werbistów, to chciałem. I byłem gotowy na to, że przecież pierwsze pytanie, które było, to było pytanie, czy pojedziesz tam, gdzie cię Kościół wyśle? No tak. No to tak. Była odpowiedź, mi przyjęli, więc nie mogę teraz narzekać. Nie narzekam, bo uważam, że czasami Pan Bóg lepiej wybiera niż ja, więc dlatego mogę czasami się nie zgadzać. Ale po roku widzę, że to było... czasami, czyli jednak czasami ojciec wybiera lepiej niż Pan Bóg. Uważam, że powiedzmy przełożony podjął taką decyzję, jestem tam, gdzie bym nie chciał, ale ja już to nauczyłem się doświadczenia, że Pan Bóg mi pokazał, że jesteś teraz tu i robisz to, a nigdy byś tego sam nie zrobił, gdyby nie było takich, powiedzmy, okoliczności. Ale na przykład ludzie troszeczkę młodsi ode mnie akurat, którzy kończą właśnie studia i uważają, że już skończyłem studia, mam ten zawód i teraz będę się w nim realizował, nie są czasami zdolni do tej mobilności. Powinni już zacząć pracować wcześniej. W szkole podstawowej już, sprzedawać lemoniady, tak, uczyć się. Jeżeli ktoś zaczyna pracować dopiero w wieku 25 lat, to za późno. Ja mówię, ja dziękuję moim rodzicom za jedną rzecz, że ja skończyłem klasę 8 i poszedłem na miesiąc do pracy, do wujka, do stolarni. I pracowałem przez cały miesiąc, zarobiłem tyle, co zarabiał przeciętny człowiek w tamtych czasach. I wtedy pytam się mojej mamy, co mam z tym zrobić? To są twoje pieniądze. I mama mnie nauczyła ekonomii. Zacząłem kalkulować. Bo mówię, mogę wyjechać na wakacje? A jedź gdzie chcesz. Ja myślę, zaraz. To ja wydam pieniądze i się skończą. To mówię, najlepiej właśnie w ten sposób. Ludzie powinni pracować, ale w Polsce nie można, bo zaraz się jest fiskus, jest BHP, inne rzeczy. I ja uważam, że taki pomysł premiera Morawieckiego, który mówił o tym, żeby teraz od przyszłego roku, czy w przyszłości będzie dawał taki, powiedzmy, wyprawka plus, czyli 300 zł dla każdego ucznia, studenta, jest, powiedzmy, no, fatalny, bo wystarczyłoby tylko
zwolnić studentów, ludzi, żeby do 18 roku mogli założyć mały sklepik, sprzedawać w okresie wakacji słodycze albo zimne napoje i ludzie sobie sami zarobią. Tak, tylko znieść te wszystkie przepisy związane z BKP i tak dalej i po prostu i tyle, ile zarobi, jest jego. I byłoby nie 300 zł, byłoby 3000 zł. Więc uczmy ludzi przedsiębiorczości, a nie powiedzmy tego, że mi się należy jakaś danina od kogoś, kto ma więcej. Tu ojciec mówi o tym sytuacji państwowej, a ja bym trochę wrócę do filozofii, przynajmniej Jana Pawła II. Mam takie wrażenie, że właśnie ktoś kończy ten zawód i już jest tak do tego przywiązany, że on musi już to wykonywać. Że jeżeli skończyłem filozofię na przykład... Jeżeli on chodzi i studiuje na państwowej uczelni, to państwowa uczelnia wcale go nie przygotowuje do rzeczywistości, bo on studiuje coś, co w ogóle nie jest potrzebne na rynku, tylko studiuje dlatego, że jest ministerstwo edukacji, są profesorowie, to się muszą uczyć, nauczyciele. Natomiast szkoła państwa nie przygotowuje ludzi do rynku. Ministerstwo nie obserwuje rynku. Człowiek sam powinien... Szkoły powinny być prywatne. Płacimy i jak coś zapłacę, to ja wiem. Pójście na studia 5 lat, to strata czasu czasami. Bo uczymy się rzeczy, które są nam niepotrzebne. Marnujemy najlepszy czas swojego życia, gdzie moglibyśmy się nauczyć. I później nie jesteśmy w ogóle przygotowani do życia. Tylko też trzeba pamiętać o tym, że nie każdego będzie stać na szkołę. Są różne szkoły. Są różne szkoły, mogą być szkoły, to jak chleb. Gorszy i lepszy. W Afryce, nie wiem czy wiesz, jest więcej szkół prywatnych, podstawowych niż państwowych. Przecież ja byłem w Lindzie i teraz my jako organizacja za zbiórowi mamy taką fundację. Grupa ludzi, która pomaga prywatnej szkole Johna Musonda w Lindzie, mojego byłego parafianina, który ma małą szkołę dla 120 dzieciaków, prywatną, gdzie ludzie w biednej dzielnicy płacą za edukację w tej prywatnej szkole. Jest więcej prywatnych szkół w Lindzie niż państwowych, podstawowych. I teraz pytam się Johna, przecież twoja szkoła to jest Rudera. I jest tylko 500 metrów leży od szkoły państwowej. A mówi, jednak wolą chodzić. Dlaczego? Tak. Bo tu się zdaje egzaminy po angielsku do szkoły średniej, a tam się nie zdaje. Albo zdaje tylko mniejszość. Więc mówię, szkoły prywatne, pokazuję ten przykład Afryki, że mogą być dla biednych i bogatych. Wcale nikt nie powiedział, że szkoła prywatna musi być na takim samym poziomie. Są różne poziomy, a bardzo często szkoły prywatne są tylko dlatego drogie, że nie chodzi o to, że edukacja jest droga, tylko chodzi o pewną selekcję ludzi. Że powiedzmy... No przynajmniej w tym połączeniu, że... Nie chciałbym, żeby moje dzieci się socjalizowały z kim? Nie, bo przedsiębiorca już myśli dlatego, że moje dzieci muszą poznawać dzieci nie z mojej sfery, ale powiedzmy już się uczą biznesu, wchodzą w pewien świat, nawiązują kontakty, więc po to się wstaje wyższe ceny, a nie dlatego, że edukacja jest kosztowna. Ostatnia sprawa. Mali przedsiębiorcy i dotacje na otworzenie działalności. Ja proszę Państwa, nigdy nie wziąłem dotacji, więc jak teraz to mówię, a kiedyś wezmę, to tak troszkę będzie nie, źle. Ale proszę jakby... nie szerszyć. Nie planuję na razie. I zauważyłem, duża ilość moich znajomych wzięła dotacje. I co później się z nimi stało? W większości przypadków otworzyli coś na 2 lata, po 2 latach zamknęli. Czasami jeszcze musieli do tego dołożyć. Bo musieli się rozliczyć. Czasami jeszcze do tego musieli dołożyć, bo się okazało, że tam coś nie wyszło, coś nie zeszło. Jak sprzedali dotacja, te rzeczy, to jest, jak sprzedali to jest, te rzeczy, to nic nie zeszło. A pamiętam, że jak sam z własnych pieniędzy na przykład kupuję sprzęt, który jest mi potrzebny do pracy, to ja się zastanawiam nad nim 15 razy. Dokładnie. I jak wydaję, to czuję to, że ja wydaję swoje pieniądze, a nie pieniądze, no, które tak od kogoś dostałem, no i tak mam tam powiedzmy 40 czy 20 tysięcy, mogę sobie wydać. Ale powiem sobie szczerze, jeżeli dotację przyznaje urzędnik, to jeżeli urzędnik by stwierdził, że to jest dobry pomysł, to on by sam to zrobił. No tak, no przecież nie dałby pieniędzy komuś na otwarcie biznesu, skoro sam by sobie pieniądze wziął i by poszedł w ten biznes. A to on dobrze wie, że z tego nic nie będzie. To uważa ojciec, że młodym, no bo teraz akurat te programy są ograniczone do 30 roku życia teoretycznie, przynajmniej niektóre. Uważałeś, że katolik tak naprawdę nie powinien tego brać? Z takiej przyczyny? Nie powinien, tym bardziej, że powinien być świadomy tego, że skąd te pieniądze pochodzą. Te pieniądze pochodzą z podatków. Nie, czyli oczywiście, to sami, nie do końca pochodzą mówimy, z polskich podatków, ale z naszych europejskich jednak. Przecież my mamy swój udział. Po prostu, jeżeli używamy takich pojęć, że dotacja, emerytura, państwowa służba zdrowia, mówimy darmowa i tak dalej, to nakręcamy spiralę przemocy.
bo musimy, namawiamy polityków do tego, żeby podwyższyli podatki. No i będzie, samym przedsiębiorcom będzie coraz to gorzej, no bo będą musieli płacić tą daninę na tych, którzy nie pracują. A jacyś znajomi ojca wzięli te dotacje na przykład? Jakoś to tak ma taki... Poruszam się w przestrzeni takiej, która, która powiedzmy tego nie robi. Sam kiedyś bym powiedział, wziąłem jedną dotację i pracowałem w Centrum Migranta w Uszęfu. Byłem pod, bym powiedział, nie działałem jako osoba wolna, byłem przymuszony przez mojego przełożonego. Wziąłem, co zrobiłem, wyspowiadałem się i więcej już tego nie robię, ponieważ teraz ja jestem przełożonym. I rozumiem, że obecny przełożony z założenia wyklucza wzięcie dotacji. Tak, wykluczam, ponieważ uważam, że jest to zupełnie, no nie wiem, ja mówię, jeżeli dotacja, no po prostu ja, jak pracowałem w Lindzie, budowaliśmy przedszkole w tej biednej dzielnicy i teraz zaryzykowałem, bo chciałem, żeby to było dobre przedszkole, więc trzasne było wysokie. Bo miałem na myśli, takim moim targetem były właśnie najbogatsze dzieci w tej najbiedniejszej dzielnicy. Więc pomyślałem sobie i teraz, że i jest ten cały trzasny, jest wysoki i teraz po dwóch tygodniach, gdzie są ogłoszenia, przychodzą ludzie i przedszkole jest pełne, to mi to dało satysfakcję, że moja praca ma sens. A jeżeli bym wziął dotację, w tym sensie teraz dokładam na przykład, prowadzę przedszkole, ja na przykład robię misjonarzy, ich krytykuję trochę, misjonarzy. Że misjonarz teraz karmi na przykład dzieci, daje im lan za darmo, inne rzeczy i teraz na przykład ma jakieś dotacje z Polski, bo teraz uważa, że ludzie nie mają pieniędzy, wystarczająco pieniędzy w Afryce, żeby płacić na przedszkole, na edukację i teraz jeszcze o tym wszyscy w szkole wiedzą, to takie nauczycielki nie będą pracować, bo ja moim mówiłem, nie będzie 40 dzieci w szkole, szkołę zamykamy, zamieniamy w magazyn kukurydzy. One wiedziały, że muszą pracować. Ja mówię, pracowało jeszcze, mówię, będzie 5 dzieci więcej, dochód pół na pół. Idzie dla was i dla mnie. I tak było, powiedzmy, w ten sposób. Motywowałem ich do pracy. Natomiast gdyby one wiedziały, że ja mam pieniądze z zewnątrz, to by wiedziały, że no po co mają pracować. On tak nas nie zwolni, bo to nie zależy od naszej pracy. Więc tutaj uważam, że dotowanie tych rzeczy jest to, jest z jednej strony zabija naszą czujność na rynku, a z drugiej strony jest nieuczciwe w tym sensie, że po prostu no, bierzemy pieniądze od ludzi przedsiębiorczych, którzy mogliby te pieniądze wydać, bo podatki są ciągle podwyższane, mogliby wydać na inwestycje. Niestety przeznaczane są te pieniądze przez państwo albo na konsumpcję, albo na dotacje, które, jak sam powiedziałeś, w większości są nietrafione. No właśnie. Tak, są nietrafione. Nietrafione. I trzeba sobie to powiedzieć... No, a to też z prostej przyczyny. Ten człowiek nie podejmuje ryzyka, nie wkłada własnego kapitału, prawda? Dokładnie. Tylko jakiś inny, więc też nie musi się troszeczkę tak bardzo starać. No i tak sobie bierze, bo no przecież dają, to wezmę. A tylko nie, ja sobie sam robię pewien no, taki wymóg, powiedzmy, stawiam sobie, że nie biorę dotacji. Jako organizacja jedna i druga bierzemy tylko, jeżeli pomoc to kościelną, żadnej, nie chcę żadnej pomocy, która by pochodziła od państwa. Wiem, że naprawdę to później to, no nie, no człowiek później zabija to czujność na rynku. Człowiek jest skoncentrowany na realizowaniu jakichś projektów, które są rozliczenia, bo wiem, przez rok to robiłem to, rozliczenia, księgowość, tak dalej. Ja muszę uważać, co ja kupię, nie kupię. To po prostu uważam, że no jestem sam twórcą. I strata energii zupełnie niepotrzebnej chyba, prawda? Niepotrzebnej i wtedy nie zrealizowałem niczego. Pamiętam, w tamtym projekcie nie zrobiłem niczego nowego. Zrobiłem to na bazie wolontariuszy, z którymi pracowałem przez 2-3 lata wcześniej i teraz i po co mi taki projekt? A jeszcze powiedzmy, są problemy z tym, z płynnością finansową, pamiętam, że takie są problemy, bo ja mówiłem, że miałem, że nie zapłacę, powiedzmy, bo nie mam pieniędzy z tego projektu unijnego w tym miesiącu na ZUS, a się okazało, że w umowie jest napisane, że to nie jest ich wina, tylko moja. Jeżeli nie zapłacę ZUS-u, to projekt nie będzie zrealizowany, czyli muszę wyłożyć swoje pieniądze, żeby realizować czyjś projekt. Ojcze, ja już wyjąłem ucho, bo tutaj dobrze. Nasz wydawca po prostu zaraz spowoduje to we mnie, że już nic nigdy w życiu więcej nie usłyszę, więc musimy kończyć. Dobra, spokojnie. Rozmawialiśmy trochę też o encyklice Centesimus Annus, więc to będzie nagroda, mam nadzieję, z podpisem ojca, z jakimś takim posłowiem krótkim dla naszego widza, ale trzeba zadać pytanie, na które miałby odpowiedzieć. Tu jest ojca kamera, więc jakieś pytanie właśnie do widza, takie konkursowe. I wtedy wyślemy. Ja pytanie? Tak. Pytanie. Co znaczy Centesimus Annus? Dobrze.
Drodzy Państwo, o pracy, płacy, bogactwie, ubóstwie, kilku encyklikach papieskich rozmawiałem z ojcem Jackiem Gniatkiem, werbistą. Ojcze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że to nie będzie nasza ostatnia rozmowa. Chyba aż tak strasznie nie było. Ja się, co prawda, upiłem dużo, wypiłem całą czerwoną herbatę, ale to tak, żeby zrównoważyć ten liberalizm, który ojciec tutaj wykłada. Nie, ja jestem przeciwnikiem trzeciej drogi. Jeżeli to miało ja być... też akurat. No tak, to, ale to powiedzmy, że... A ja mówię, żeby tylko zrównoważyć, to nie. No. Właśnie to nie w ten sposób. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z Panem Bogiem życzę... Szczęść Boże. Szczęść sukcesów Boże. Dla telewizji Salve. Tak, dla telewizji Salve. Do zobaczenia.